Dobra, dzisiaj będzie super filmik. Dwie rzeczy w jednym będę testował, czyli kamerkę SJK z wgranym najnowszym firmwarem SJK 4000 ze starym LCD i ze starą płytką PCB. Jednak wgrałem najnowsze dostępne firmware dla tego SJK. I co się dzieje po wgraniu takiego firmware'u? Wyskakuje po prostu biały ekran jest, a dzięki temu, że podłączyłem i tu będziemy testować drugą rzecz przy okazji, podłączyłem do EZK-PA 266 czy takiego wideograbera HDMI kupionego na AliExpress, jak to nagrywa. Tak więc ja sobie przechodzę teraz do SJK-MA menu, jak ono wygląda. No a filmik jest nagrywany w 1080p 30 klatek, gdzie EZK pozwala nagrywać w 1080p w 60 klatkach. Także ja sobie teraz tutaj wejdę w kamerkę w opcję. Teraz mi przeskalował obraz. Może mieć różne funkcje. No image. No, czyli mamy przejście tako z trybu wideo do trybu aparatu, do trybu przeglądania zdjęć i filmików i jest tryb ustawień. Teraz tutaj poruszyłem kablem, także dlatego było takie dziwne. Aha, muszę wziąć kamerkę, żeby menu, jak chciałem, myszką na monitorze przewijać opcje. Więc sobie popatrzymy, jakie mamy w tej wersji oprogramowania opcje i w ogóle całkiem inaczej wygląda menu. Zobaczmy najpierw wersję w ogóle. Wersja SJ4000N201-1409-29V01. Powiem wam, że teraz się uruchamia fajna opcja, która pozwala mi testować różne firmware'y. Będę musiał się pobawić i poszukać jeszcze. Co, nie chce mi wyjść? Czy się zawiesiła? Nie no. Dobra, jeszcze raz rozdzielczość. Mamy rozdzielczości takie w tej wersji firmware'u VGA 640x480, 720p. Warto zwrócić uwagę, że są dwie opcje, 60 fipsów, 30 fipsów. Ok, ja sobie dam, no dam 720p, 60 fipsów, potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nagrywanie ciągłe. Mamy takie opcje. Wyłączone. HDR mamy wyłączony, włączony. Wykrywanie ruchu wyłączone. Dźwięk włączony. Datownik włączony, to pewnie przy nagraniach. Nagrywanie pojedyncze, autowyzwalacz 5 sekund, 10, 20 sekund. I chyba tu chodzi o tego timelapsa. Rozmiar obrazu 12 mega, 10, 8, 5, 3, 2 VGA, 1, 3 mega, 1280 i 12. Jakość nagrywania dobra, normalna, niska. Ostrość nagrywania mocna, normalna, delikatna. Balans bieli, auto, światło dzienne, zachmurzenie, wolfram, fluorescencyjne. Wolfram to pewnie chodzi o żarówkowe, kolorowy, RGB, kolorowy, czarno-biały, sepia, aha. ISO 100, 200, 400. Ekspozycja, lecimy w górę najpierw. 4 plus 5, 3 plus 2, 0. Plus 5 trzecich, plus 2, 0. Minus 2, 0, minus 5, minus 4, minus... No i tu mamy ekspozycję, czyli to jest rozjaśnianie i ściemnianie. Wykrywanie twarzy, wykrywanie uśmiechu nawet jest twarzy, wykrywanie uśmiechu, wow, tego nie wiedziałem. Stabilizacja obrazu wyłączona, podgląd wyłączony 2 sekundy, 5 sekund. To pewnie po zrobieniu zdjęcia. Język jest polski, to już
Zmieniłem sobie, ale jakie są? Portugues, English, French, polski, Deutsch, Italiano, jakieś chińskie. Tak to wygląda. Sobie ustawię oczywiście polski. I datę time sobie ustawiamy. W którym tu się wychodzi? Menu. Datę time, automatyczne wyłączanie, czyli kamerki. 3 minuty, 5, 10. No, ustawię sobie 10 minut, żeby bateria zawsze jak coś nie była rozładowywana. Dźwięk włączony. TV out. Wyłączone, włączone. Powiem wam szczerze, nie wiem o co chodzi z tą opcją. Miałem na wyłączone i też HDMI działał. Dźwięk. Ale to jest nowa opcja z tym TV out. Dźwięk. Pal NTSC. Dźwięk? Pal NTSC? To raczej powinno być obraz. Ale okej. Okay. Jasność ekranu LCD. 3 minuty, 5 minut wyłączone. A sobie wyłączę to. Takie opcje nieraz denerwują. Częstotliwość 50-60 Hz. Obracanie ekranu. Wyłączone, włączone. Care mode. Wyłączony, włączony. Care mode to jest taka opcja, że jak sobie tą kamerkę podepniemy, zainstalujemy w samochodzie, to po podłączeniu do ładowania ona automatycznie nam będzie włączała nagrywanie. Jeżeli zatrzymamy samochód, włączymy stacyjką silnik, wtedy nam kamerka wyłącza nagrywanie i prawdopodobnie nadpisuje nagrywany materiał. W zależności jaką mamy wielką pojemność karty. OSD mode. I to jest świetna opcja. Dzięki temu mogę wyłączyć wszystko co jest na ekranie kamerki. Tak żebym miał czysty obraz taki jakby po prostu leciał przez HDMI-ka. Fajna opcja i tego chyba nie było w tych innych firmware'ach. Dzięki temu będę mógł sobie z tej kamerki zrobić taki do mikroskopu. Licencja numer set. Return, ok. Tego to nie wiem o co chodzi z tą licencją. Usuń. Format, czyli formatowanie karty. Ustawienia fabryczne. I wersja firmware'u. No i wersja jest taka. No i teraz dobra. Pewnie wyjdę sobie. Tutaj wam kawałek łóżka pokażę. Słabo to widać, wiecie dlaczego? Bo zmieniłem. W EZCAP-ie mam ustawioną rozdzielczość 1080p w 30 fipsach bodajże. Muszę zmienić na rozdzielczość taka jaka jest w EZCAP-ie. Nie zmieniłem rozdzielczość? Nie, zmieniłem. Dobra, i teraz wyjdziemy. Czekajcie, na chwilę rozłączę z HDMI-kiem. Odłączę jeszcze raz. Albo mój lapek jest po prostu tak słaby, że... Jeszcze raz, to jest tryb wideo. Tryb zdjęć przełączył się. O, tryb zdjęć jest, widzicie, już jest 4/3 obraz. Przeglądanie zdjęć. Dobra, ja sobie jeszcze ustawię rozdzielczość z ciekawości na 720p w 30 fipsach. Zobaczymy, jak to pójdzie. No przy nagrywaniu na pewno mi laguje komputer, bo nie wyrabia CPU.
Jak nie mam, czyżby miał tak zamazany obraz z kamerki? Jest trochę takie ziarno, gdzie wcześniej nie było tego ziarna na tym firmware'ze. Być może dlatego, że coś tam grzebałem w ustawieniach tej kamerki podczas nagrywania i coś się skaszaniło. Zresztą potem i tak chyba wrzucę jeszcze jakieś filmiki z nagrywania z takiego połączenia kamerka sportowa z EZK-em. O, już poruszyłem HDMI kablem i się mi tutaj już obraz rozłącza. No niestety, mam albo przejściówkę, albo gniazdo HDMI jest tak wrażliwe. No. Dobra, ja się przełączę jeszcze raz na menu i na tym zakończę filmik. A dokładnie na wersji. Tak to wygląda. Ta wersja firmware'u. Ciekawy jestem tylko jeszcze, czy jakbym włożył nowszy LCD do tej płyty, jeżeli by pasował w kwestii pinów, czy by mi wyświetlał to wszystko. No. Także na tym zakończę. 11,5 minuty już leci. Nagrywane w aplikacji aparat Windowsowej tej. Więc chyba tutaj będzie ta rozdzielczość i to wszystko taka najbardziej odpowiednia, bez żadnego jakby tam zmieniania tych kontenerów, kodeków i tak dalej. Jak w OBS-ie mam namieszane trochę. Ok, kończę. Trzymajcie się.